Jesteśmy na szczycie wznoszącej się ponad Łapszami Niżnymi Sołtysie i Góry. Nieopodal nas biegnie pętla Spiska, trasa rowerowa, która poprowadzi nas ścieżkami polskiego i słowackiego Spisza. Łapszy Niżne to jeden z ważniejszych ośrodków na terenie polskiego Spisza. W końcu to tutaj swoją siedzibę ma urząd gminy, ale turystów zaciekawi co innego. Ten gotycki kościół pod wezwaniem świętego Kwiryna z 1310 roku. Jest to jedyna polska świątynia, której patronuje ten święty. Przy kościele znajduje się izba regionalna, sypaniec, która stanowi prawdziwy skarb polskiego Spisza. A to już Kacpin, jedna z najstarszych miejscowości w regionie, wzmiankowana w 1320 roku. Ciekawe jest pochodzenie samej nazwy, wiąże się ją z niemieckim Katzwinkel, oznaczającym koci zakątek. No, ale osobliwości jest tu więcej. Warte zobaczenia są 200-letni młyn i dwa wodospady, pod Mynaszką i pod Upłazem. Droga wzdłuż rzeki Kacwinianki doprowadziła nas do granicy. Czas zwiedzić słowacką część Spisza. Przed nami pierwszy przystanek na słowackiej ziemi, Belka Frankowa. Robiąc sobie przerwę w tej wsi, warto zwiedzić XVIII-wieczny kościół świętego Mikołaja z pięknym barokowo-rokokowym ołtarzem. Jadąc dalej, wjeżdżamy do Malej Frankowej, w której możemy zobaczyć ścieżkę w koronach drzew. Dotarliśmy do Osturni, miejsca wyjątkowego na mapie Słowacji. Po pierwsze, miejscowość ta uważana jest za najdłuższą wieś w kraju. Po drugie, jej mieszkańcy posługują się gwarą nie do końca rozumianą przez Słowaków. Osturna bowiem jest najdalej wysuniętą na zachód osadą rusińską, w której przeważają potomkowie przybyłych ze wschodu pasterzy. Budynek, który widzicie za mną, to cerkiew świętego Michała Archanioła. Po słowackich wojażach czas wrócić na polską stronę. Zwieńczeniem tego solidnego podjazdu są rozległe widoki z Przełęczy nad Łapszanką. No, ale w końcu wdrapaliśmy się na wysokość 943 metrów. Wycieczka zbliża się do końca. Ten bardzo przyjemny, leśny dukt doprowadzi nas do Kacwina, gdzie zamkniemy pętlę. I
I dotarliśmy do celu. Czas nieco odpocząć i skosztować lokalnych przysmaków. Do zobaczenia na szlakach Spisza, Podhala i Gorców.